Dzień dobry panie i panowie. 20 sierpnia 2024 roku to dzień 909. Na zdjęciu materiał podwójnego przeznaczenia. Taśma z przenośników używanych w kopalniach. Świetnie sprawdza się jako osłona przeciwodłamkowa. To zbrojona guma. Tu widzimy barakowozy dla żołnierzy obłożone takim materiałem. Nie wymaga certyfikatów i wychodzi taniej niż kontenery za testem. Przede wszystkim jest dostępna. Wiadomo, co zrobić z uchodźcami na białoruskiej granicy. Putin podpisał dekret o zapewnieniu pomocy humanitarnej osobom wyznającym tradycyjne rosyjskie wartości duchowe i moralne. Zgodnie z nim osoby wyznające wartości rosyjskie będą mogły ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy bez przedstawienia dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego i historii Rosji. Poza uchodźcami z naszej granicy jest to również szansa dla dziennikarza amerykańskiego Carsona. Warto dodać, że na czarnej liście znajdują się państwa prowadzące politykę narzucania wartości neoliberalnych. Sprytny wybieg w walce o dusze i umysły zachodnich białych mniejszości etnicznych. O bilecie do wojska przemilczano, zapewne jest w pakiecie. W ciągu minionej doby odnotowano 158 starć bojowych. Ponad trzecia część z nich przypada na front Zagłębia Górniczego. Miejsce miały jeden atak rakietowy przy użyciu jednego pocisku, 78 nalotów przy użyciu 103 rakiet i bomb, 4624 ostrzały artyleryjskie, w tym 141 salw rakietowych. Do ataku wykorzystano 1448 dronów kamikadze. Rejon na zachód od Sudży. Tytkino, tutaj pozycja rosyjska, czyli nie nastąpiło jeszcze wejście sił niebieskich. Karesz tu, most trafiony, przewrócony, ten drogowy. Dalej most pontonowy z Wannoje zniszczony. W tym miejscu w mediach pojawiły się zdjęcia satelitarne tych mostów z satelitów pogodowych. Wiszniewka, tutaj pozycja niebieskich, te strzałki mogę już, bo to był plan mniej więcej, czy nastąpi tutaj postęp sił niebieskich. No w takim razie, o, jeszcze mi kreska tu uciekła. Snagost na pewno po stronie niebieskich, to zaraz uzupełnimy. I również Apanasowka, tu była flaga, czyli możemy przesunąć tą linię 10 października. Tu nie ma, czyli tak. To już przesuniemy, bo stacja Wiszniewka jest po stronie niebieskich, a Panasowka po stronie niebieskich. No tutaj te linie już dali, no kropla niepotrzebna, tak samo te szpilki zielone. Tutaj też flaga na poczcie obuchowka. To mogę przesunąć ze Swierdlikowo. Aha, ale to jest opisana kropla, to też ją skasuje. Także te miejscowości z całą pewnością są po stronie niebieskich. Mogę zielony szlak. No dobra. Coś mi mówi, żeby tutaj postawić te krople. Chociaż widać, że tu jest jeszcze rzeka. Ale też wspominałem, że to jest taki teren bagnisty. Tu na jesieni zrobi się po prostu ciężko. 18 BTR na zachód od Gordijewki zniszczony. To pozycje czerwonych. Koroniewo, no tą szpilkę zostawiam, bo to będziemy wyznaczać obszar rajdu na, jak już operacja się zakończy, 19, tu pojazd niebieskich pod miejscowością Nikipelowka. Następnie Olchowka. Tutaj co mamy? 7 mogę już wykasować. Czołg dronem z 18. Czyli ta miejscowość jest po stronie niebieskich. Tutaj właśnie, tu znowu pułapka i rosyjscy jeńcu. Czyli tutaj jest taki rejon niepewny. Niebiedewka to jest raczej po stronie
Niebieskich tu te wszystkie szpilki możemy z ósmego wykasować. Powiedzmy, że do Czerkaska je, żeby na mapie było mniej zasłoniętych. Tu mamy zapas kropli, czyli tu nie ma geolokalizacji, natomiast tutaj na kierunku wschodnim pozycja niebieskich z 19 i pozycja niebieskich z 19. Michajłowka, FV, uderzenie dronem, czyli mniej więcej tak może ta linia przebiegać. I to mamy bufor kurski. To jest rejon dość niepewny. Tą strzałkę mogę usunąć, dlatego że tu prawdopodobnie i na drodze, i tu na kierunku Lugow ta obrona stężeje. Tutaj niekoniecznie wzdłuż granicy. To będziemy obserwować. Tutaj Achmaty z Giri twierdzą, że zniszczyli 10 pojazdów, ale w tym samym czasie nagrali 11 filmów na TikToka. To zauważyłem taką wiadomość. A tutaj Głuszkowo, no na wschód i zachód wzdłuż granicy ten bufor może przez jakiś czas się rozrastać. Te 5000 to jest 810 brygada wspominana, 15 dawna Doniecka, 155 i pojawiła się 200 brygada arktyczna. No ona ma bogaty szlak bojowy. We wrześniu 2022 roku była w Petropawliwce. I tutaj Rosjanie cofnęli się z Petropawliwki. W październiku była pod Charkowem. Czyli tutaj na tym kierunku. W grudniu znowu widziano ją pod Kupiańskim. W marcu 2023 roku pojawiła się w Doniecku, a dokładnie na lotnisku w Doniecku, czyli to lotnisko było tutaj, tak, Prokofiewa, port lotniczy. Tydzień później szturmowali wzdłuż drogi M03 na Kramatorsk, czyli tutaj. We wrześniu nadal byli na tej drodze i walczyli pod Orichowo-Wasyliwka. W październiku prowadzili szturm na Nowomarkowe i w tym okresie pojawiły się oddziały złożone z więźniów. I w ramach tej brygady te oddziały nosiły nazwę Storm Z, Nord Z i Siewier Z. W listopadzie prowadzili walki na linii Minkiwka-Chrychoriwka. W styczniu 2024 atakowali pod Zalizniańskie. W tym samym czasie atakowali również Bogdaniwkę. I tak do marca. W czerwcu walczyli o Kalinina. Żeby w sierpniu trafić na bufor kurski i tutaj dostać się do niewoli. To potwierdza, że Rosjanie zabierają regularne oddziały z kierunków pomocniczych, jednak nie rezygnują z presji na Pokrowsk i Kurachowe. Bufor charkowski. Linia stabilna, 5 starć było 6, a w komunikacie Lipce ten kierunek z Glibokie, Głębokie i Wowczańsk. Przyczółek Petropawliwski. Lokalny napór czerwonych. Stoczono 14, starć było 10. W komunikacie Synkiwka, Chluszkiwka, Stelmachiwka, Kruchliakiwka, Łozowa oraz Andryjewka. Tu mamy geolokalizację, tu na północy nie widzę, czyli Nowoselivskie. Tutaj 19 pozycja. O, możemy przesunąć kilka metrów.
No, mięsożarówka tutaj raczej ucichło, ale może się pojawić. I tu poniżej Andrzejówki faktycznie przesunęli się. No wyszli prawdopodobnie z tej doliny w kierunku. Czy mogę tutaj tak przesunąć? Tu wyrównać i tu do linii. Tak, także Kopanki, Andrzejówka Łosowa. Tutaj prawdopodobnie przechodzą grupy małe i jest kłopot z ich usunięciem. Prosto zajmują wiele uwagi. Lasy Serebriańskie, lokalny napór czerwonych. 11 starć było, 24. I zaczyna się od Nowoserchijówki. To aż tutaj, czyli te fronty. Miejsce styku, aha, ten kontratak mogę już usunąć. Tu kiedyś był pod Rajchorodką. Część terenu została odzyskana, ale widać, tendencja znowu się odwróciła. Szpilki nie skasowałem, dobra. Czyli Nowoserchijówka. Następnie Nowojechorówka. Chrekiwka, Makijówka, Newskie, Nowosadowe i Torskie. No, obszerna lista. Łuk Siwerska, lokalny napór czerwonych. 10 ataków było, 9. Wernokamiańskie, Iwanodariówka i Spirne. To w komunikacie. Tu pod Białochorówką widzimy znowu niepewny taki atak. No, drapali się po prostu na wzgórze. 19 pozycja i 19 pozycja. Wcześniej atakowali tutaj z tego kierunku, a teraz tutaj udało im się wejść. Kolejne właśnie pod Iwanodariówka. Rosyjski MOD podał, że zajął stację Wyimka. Przełączymy, czy to jest chyba linia kolejowa. Także przełączę na SM. No faktycznie jest tu stacja Wyimka. Tak zaznaczyłem. Czyli przesuniemy tutaj wzdłuż wzgórza, wzdłuż rzeki. No to takie przedpole tutaj, ale pozycje są na wzgórzach. Także trudna sytuacja dla żołnierza pozostającego tu na polu pod ostrzałem. Również pod Wesele geolokalizacja potwierdzająca położenie wojsk. Front centralny Czasiew Jarm, lokalny napór czerwonych. 7 ataków było, 12. Iwaniwskie i Andrzejówka. Tu jedynie potwierdzenie, że 19 był przemarsz tu na wschód od kanału wodnego. Front północny. Centralny, przepraszam, front centralny Toreck, napór czerwonych 24, ataki było 19. I tu mamy północne, Toreck, Zalizne, Nielipiwka i New York. I teraz podeszli już tutaj pod Drużbę i podeszli pod Piwniczne za drogę. Tu prawdopodobnie wzdłuż drogi posuwają się. Także to dość spory kawałek. Być może tutaj nie pojawili się, a poszli Czajkowskiego, odbili. I tutaj z budynkami się przenieśli. No ale tu widać, że również wzdłuż linii kolejowej starają się przedostać. Tutaj flaga na hałdzie, czyli możemy tu przesunąć. To
Tu wcześniej pozycję zaznaczyłem 19. flaga, ale zaliznę już miałem od jakiegoś czasu oznaczone jako zdobyte. Czyli tu jest jeszcze jedna hałda, tu jeszcze jedna. One umożliwiają, dają, a to dają przewagę. 19 tu pozycja. I tu doszli prawdopodobnie do cmentarza. To mamy ulicę Ukraińską oznaczoną. Czyli ja muszę to przesunąć w ten sposób. Zadziałało. To mamy Toreck. Lipiwka, właśnie. Co z tą Nielipiwką? Tutaj był komunikat rosyjski o zajęciu tej miejscowości. To ja może tutaj umieszczę strzałkę w tej Nielipiwce i będziemy obserwować, co się dzieje. Dlatego, że nie ma geolokalizacji, tu za bardzo nie wynika z układu terenu i szpilek, żebyśmy mieli ją oznaczyć jako rosyjską. Natomiast Nowy Jork cały czas jest po stronie niebieskich. Przechodzimy na front Zagłębia Górniczego. Niebiescy cofają się pod naporem. 63 ataki było, 46. Najintensywniej pod Wozdwiżenka, Nowochrudiwka, to tutaj. To przesuwam na Nowochrudiwkę oraz pod Michajłówka. Tu ma Michajliwka. Różnie te nazwy są wymawiane i zapisywane. W takim razie Selydowe. To jest w tej chwili tutaj, przyglądałem się przed nagraniem odcinka i faktycznie jest to rejon, który może być dobrze umocniony. Tu ma elegancką linię kolejową, jedną, drugą, nasyp, można się schować, można stanowiska moździerza. Tu jest rejon zabudowany, także nową Gradiwka cały czas. Tutaj jest wzdłuż linii, czyli Chrodiwka. Tu już jest Miednograd, Pokrowsk. Czyli tutaj można stworzyć w oparciu o Pokrowsk, jego północną i południową flankę, można stworzyć bardzo solidną linię obronną. To był komunikat. Na razie trzy miejscowości, a tak naprawdę to wszystkie są objęte tymi atakami. Co tutaj? Świridoniwka. No, zajęta. I co? I program tutaj przeszkadza. Rosyjska według rosyjskiego MOD flaga, więc to jest informacja w połowie pewna. Tymofijówka jak na razie oznaczona jako pod kontrolą niebieskich, natomiast te dwie Lisyczne i Świridoniwka oznaczone jako ziemia niczyja, ale już tutaj pojawiają się Rosjanie. Potwierdzenie pod Orliwką. Tutaj nie mamy geolokalizacji. Żelanne, pozycja z 18. I tutaj Zawitne, czyli Nowo Żelanne, prawdopodobnie jest po stronie czerwonych, a Zawitne tutaj flaga. No to przełączmy jeszcze raz na mapę OSM. Jak tutaj mogłyby się te linie przesuwać? No tu wzdłuż drogi, tu do geolokalizacji i tu wzdłuż drogi. Teraz tak, znowu niepotwierdzone informacje. Ptycze. Tutaj źródło rosyjskie potwierdza, że Ptycze jest po stronie niebieskich. Tu Komiszywka twierdzą, że czerwoni zajęli Meżowe.
też twierdzą, że zajęli Meżowem. Jest to możliwe, ale brak geolokalizacji. Tu ten teren zapewne też już jest i Skuczne. Też Rosjanie powiedzieli, że zajęli miejscowość. Czyli teraz, jeśli spojrzymy na krople, to widać, że Orliwka, może Mikołajówka, albo są na ziemi niczyjej. Nowożelane to tu mogę przesunąć, bo z pewnością jest po stronie czerwonych. Ten rejon też zapewne opuszczają, czy już opuścili Ukraińcy. To tak w tej chwili wygląda z grubsza sytuacja pod Pokrowskiem. A co pod Kurachowe? Tutaj napór czerwonych, 11 ataków było, 8. Newelskie, czyli tutaj styk frontów i Kostiantyniwka. Czyli mamy nią tu. Front Wremiwski, lokalny napór czerwonych, 5 ataków były, 3. I tu dość szeroko tak wymieniają, bo Wodiane, Sołotkie, Wołodymiriwka i Wuchłedar, czyli ten trapez, czy też ten obszar tutaj ciężkich walk, właściwie o dotarcie do drogi 532. Głównie te walki toczyły się w lipcu. Front południowy, tutaj stabilnie i nie podano informacji o walkach. Czyli linia się ustabilizowała, te siły przerzucono na północ. Linia Dniepru również stabilnie, jedna potyczka. Na koniec komentarz graficzny o pomocy finansowej. Od początku wojny na pełną skalę przekazano pomoc w wysokości 334 miliardów dolarów. Najwięcej pomocy wojskowej udzieliły Stany Zjednoczone, 70 miliardów. Tu widać wojskowa, finansowa i humanitarna w pierwszej kolumnie. Tu jest USA. Pomoc humanitarna, jak widać, jest znacznie mniejsza i jej łączna kwota wynosi 20 miliardów. Pomoc finansowa to 154 miliardy i jest prawie równa pomocy wojskowej w wysokości 159 miliardów. To widać, że po USA są Niemcy i jeśli chodzi o pomoc humanitarną, Niemcy są pierwsi. Natomiast jeżeli o całość pomocy, to pierwsza jest USA, drugie instytucje Unii Europejskiej, czyli wszyscy tutaj i Niemcy i Polacy, 85 miliardów 86. Tu Niemcy dość mała pomoc finansowa, ale ta przyszła z Unii. Natomiast dość znaczna, już pomijając kreatywną księgowość, to 20 miliardów. Wielka Brytania to jest miliard, 6,6 na finansową i 10 na wojskową, łącznie 18 miliardów. Japonia, zaraz po Wielkiej Brytanii. Japonia skupiła się na pomocy humanitarnej i finansowej. Holandia po miliardzie, ale 10 miliardów na 9,4 na pomoc wojskową, prawie 12 miliardów. Szwecja 11 miliardów, Dania 10 miliardów. Tutaj widać trzy kraje, które dość dużą pomoc wyasygnowały. Kanada. Tu będzie prawie 9 miliardów. Norwegia nieco ustępuje swoim skandynawskim znajomym i sąsiadom. 8 miliardów, z czego 4 na pomoc wojskową, 3,5 na finansową, a 0,5 miliarda na humanitarną. Inni 22 i tu jest zapewne Polska ujęta ze swoimi kilkoma, czy kilkudziesięcioma, czy kilkuset jednostkami sprzętu, 36 miliardów, finansowej 8 miliardów, humanitarnej 5.
No cóż, Polska to hub przeładunkowy i oby tak zostało. Do usłyszenia.